wszystkich tutaj blisko nas i dorosłych do dzieci, naciskiem na dzieci, a później dorosłych. Zapraszam was wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj jest taki bardzo szczególny dzień, bo otwieramy piękny plac zabaw. Dzisiaj jest taki szczególny dzień, że to wy, dzieci, jesteście tutaj najważniejsze, bo to jest plac zabaw dla dzieci. I my w tym momencie dorośli żałujemy, że już nie jesteśmy dziećmi, chociaż ja myślę, że też wejdziemy z wami się trochę pobawimy na tym cudnym placu. I to jest też taki dzień, gdzie dorośli są trochę w tle, bo witam dzisiaj pana burmistrza, który jest, dzięki niemu ten plac tutaj powstał, dzięki niemu będziecie mogły sobie fajnie się puszczać, korzystać z takiej fajnej ścieżki edukacyjnej, tam są fajne zabawy edukacyjne, także jak wejdziemy już na środek, będzie przecięcie tej wstęgi, wejdziemy już do środka, to podejdziemy do każdej z zabawek i zobaczycie, jakie to jest fajne. Bo to nie są takie typowe rzeczy, tak? Czyli typowa zjeżdżalnia, typowa karuzela, tylko fajne takie rzeczy, które też uczą i są takie mądre. Teraz oddaję głos panu burmistrzowi, bo na pewno chce coś powiedzieć. Witam serdecznie wszystkich właśnie na tym otwarciu. Ten plac zabaw jest dla was i to wy go otworzycie. Nie burmistrz, nie przewodniczący rady, ale to wy. Dlatego przygotujcie się do uroczystego cięcia, ponieważ pan kamerzysta będzie nagrywał to, też będziecie w telewizji. Dobrze? A później pani Bożenka już poprowadzi was po placu zabaw i mam nadzieję, że ten plac zabaw będzie długo, długo służył. I mam nadzieję też, że szybko z remontami nie będziemy, tak? Na pewno. Bo to też jest ważne, żeby szanować to, bo przecież to jest wszystko dla nas. Kto się odważy przeciąć? Sędzia? Po kolei. Babcia też. Babcia też. Dobrze. Ale po kawałeczku. Tak? Jak nożyczki. Każdy po trochę. Każdy tak? Po trochę. Dobra, jest. 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 Brawo. Janek też kawałek. Dobra, bo zobaczmy. Okay. Darunia też kawałeczek, bo Darunia tu będzie często przychodziła. No, a ty jak masz? Bianka też jeszcze troszeczkę. Nie, gdzie? O, świetnie, brawo. Teraz Bianka. A później po Biance kto? I Pati jeszcze, świetnie. Pati też tylko troszeczkę. Świetnie. I to jest wasze wszystko. Dobra. Kto teraz przecina? Julia teraz przecina. A po Juleczce kto? Amelka. I Amelka chyba kto jeszcze nie przecina. Jeszcze chce? Zapraszam, bo jest jeszcze mężczyzna. Proszę. Też będzie. Nie, jeszcze. Na dwa razy, tak? Musisz jeszcze tak troszeczkę. Pięknie. I Paulinka jeszcze. Teraz. I co, Paulinko, do końca? I wielkie brawo! Brawo, Paulinko, ślicznie, słuchajcie. To co, tak, uważamy? To karty, zapraszam. Tak jest. Zapraszam. Te same dzieci też chodźcie. Bo wiem, że chcecie, nie ma się to próbować. Proszę. Dbamy o to, tak? Czyli nie śmiecimy. Te wszystkie papierki zaraz wyrzucimy do worka, a tu za jakiś czas będzie kosz i zawsze jak będziecie się tutaj bawili, korzystali z jakiejś wody albo właśnie cukierki będziecie jedli, to wszystko do kosza, tak? Żeby nie trzeba było sprzątać. Chodźcie tutaj, pokażę wam, jakie fajne edukacyjne rzeczy są. Fa, sol, la, si, do. No super. Fajne? To jest pręciołek. No i pręciołek jest w tym.
Ramkę. Ramkę. Świetnie. Widzisz? Nie widzisz nikogo, ale przyroda. Może szybko idzie. Teraz jak chcesz się popatrzeć, daj na mnie. Przeznaczyło 60 tysięcy złotych na budowę placu zabaw na ulicy Tenisowej. 60 tysięcy złotych. Tylko tyle? Ja uważam, że to jest aż tyle. Czy ten teren będzie wzbogacany jeszcze o coś, czy tak już pozostanie jak jest? Tak, ja myślę, że tu jeszcze ławki są, będą postawione, żeby mogli sobie tutaj starsze osoby usiąść w momencie, kiedy dzieci będą zabawiały się na placu zabaw. No jest dużo miejsca. No skończę pana pytaniem, ile mamy na terenie Jasienia tych placów? No już jest 4 ja chyba, tak, 4. Na ulicy Budowlanych, na Tenisowej, w parku. Jest również na ulicy, na placu między Wąską a ulicą Dwudziestolecia. Cztery, no gdzie jeszcze? No i, a nie, na Podmokłe jest siłownia. Plac zabaw to starszy? No, plac zabaw to starszy. Czy macie jeszcze w planie coś więcej? Jeżeli chodzi o plac zabaw? No ja myślę, że te wszystkie place będą w jakiś sposób modyfikowane, w sensie takim, że będziemy dokładać co jakiś czas jakieś urządzenie, jeżeli oczywiście będą na to środki. Dziękuję bardzo. A z kim rozmawiałem? Zbigniew Walczak, przewodniczący Rady Miejskiej w Jasieniu.